No to miały być unboxingi. To jest tutaj paczka ze wschodu dalekiego. Chyba w ogóle gdzieś otwarta była na jakimś cle. Tak przynajmniej wygląda. Zaraz zobaczymy, co to będzie, bo już w sumie to sam kurczę. Nie pamiętam, co to zamawiałem, co nie zamawiałem. O, tak, aha, to już wiem, co to jest. Electric Panorama Head. 26 dolarów kosztowało. Ciekawe, czy lipa totalna, czy się to jednak nadaje do czegoś. Ojoj. Aha, a w instrukcji generalnie krzaczki. Co mi tu piszą? Aha, no, tak właśnie jest. O, zobaczcie. Nie jest tutaj ten. Spoko, jest w jakimś języku, że tak powiem, zrozumiałym. Tu mamy cały. To jest co? Utu jest. O, jak śmierć. Fuh. Ja wyciągnę go tymi moimi łapkami, niezbyt drobnymi. No i jest. Aha, i to sobie możemy postawić jako urządzenie samodzielne. Albo przykręcić to sobie na... O! I nawet jakiś tutaj ten prąd jest. Pilocik, pilocik widać, że chiński, iście. Ale z baterią. I co? Co tu mamy? Aha, i że niby to pewno jest, ma być do czego? Do telefonu. Żeby go sobie tutaj zablokować. A tu co? Tu na jakieś pewno GoPro. Albo jakieś takie inne coś. To jeszcze jest? Nie. No nic. Aha, tu jest... Aha, bo to trzeba być skomunikowanym. I tu można... Widać, nie widać? No. W drugą stronę. Wolniej, szybciej. Jakiś tam kąt tutaj z powrotem. W tą i z powrotem, spoko. Będzie trzeba sprawdzić, czy to dźwignie na przykład kamerę. Czy sobie da radę. Bo wtedy to by było, myślę, że spoko do zrobienia jakiegoś ładnego ujęcia. Tam widać z tyłu jakiś akumulatorek. No, spoko. Działa. Ładowarka. O, całe szczęście, jakieś cywilizowane mikro USB, to nie będzie trzeba szukać nie wiadomo jakich kabli, nie jest to kolejny kabel od nie wiadomo czego, także spoko. Spadochron ułożony, także już dzisiaj Arbeit. No to tyle, taki gadżet. O, i tutaj do tego do wora. No, hops.
I tam pewno te jeszcze inne pierdoły, czyli jest potrzebny jakiś statyw. Z tym, że no jak będzie statyw tak, to nie, statyw ma być poziomo i ewentualnie wtedy, no nie wiem, jakoś to będzie do ogarnięcia. Trzeba potestować taki gadżet.